Jakub W. i Janusz P. na ławie oskarżonych. Wnioskowano o umorzenie postępowania. 17 czerwca w Sądzie Rejonowym ruszył proces Jakuba W., Janusza P. i ich wspólnika Tomasza. Część oskarżeni nie pojawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Chodzi o nielegalne reklamowanie alkoholu. Jakub W. i Janusz P. nie stawili się w sądzie. Jakub W., Janusz P. i Tomasz Część już wcześniej zostali uznani za winnych i otrzymali karę grzywny. Na poniedziałkowej rozprawie się nie stawili. Na miejscu byli jednak ich pełnomocnicy. Wnioskowano o umorzenie postępowania, argumentując to brakiem znamion czynu zabronionego i nieświadomość bezprawia. Okazało się, że zanim reklama alkoholu ukazała się w mediach społecznościowych, Janusz P. zasięgał rady kancelarii prawnych. Zawsze uzyskiwał zgodę na publikację. Prokuratura jednak zauważyła, że zaprezentowane opinie prawne były jednostronne. Januszowi P., Jakubowi W. i Tomaszowi C. zarzucono reklamowanie za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych napojów alkoholowych w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podawała prokuratura. W sprawie udział brała także Fundacja Bezpieczna Polska dla Wszystkich, którą reprezentował adwokat Krzysztof Nowiński. Jak podaje PAP, fundacja została dopuszczona do procesu jako strona społeczna. Powątpiewała, czy opinie docierały do Janusza P. Sędzia Łukasz Zioła odrzucił wniosek. Atmosfera zrobiła się napięta. Adwokat Marcin Sudnik-Hurniewicz, pełnomocnik Jakuba W. i Tomasza Część, wnioskował o wyłączenie z udziału w postępowaniu Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Argumentował, że jest to sprzeczne z interesem wymiaru sprawiedliwości. Pełnomocnik złożył też wniosek o skierowanie sprawy do Warszawskiego Sądu Apelacyjnego, aby rozstrzygnąć, czy powinien ją rozpatrywać Sąd Okręgowy w Warszawie, czy też Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Adwokat Marcin Sudnik-Hurniewicz zauważył, że to sprawa budząca wysokie emocje społeczne, a kwestia tego typu reklamy alkoholu nie została rozstrzygnięta w orzecznictwie. Podkreślał również, że część takich postępowań była umarzana przez prokuraturę, a sprawa może ukształtować na najbliższy czas m.in. przepisy dotyczące reklamy alkoholi. Sędzia nie uwzględnił tych wniosków. Po przeczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia ruszył proces. Następny termin rozprawy wyznaczono na 28 sierpnia i wówczas przed sądem staną oskarżeni w celu złożenia wyjaśnień. Śledczy wykazali, że Janusz P. od 2 października 2020 roku do 7 stycznia 2023 roku opublikował w swoich mediach społecznościowych 264 materiały, z czego 181 stanowiły nagrania wideo, a 83 zdjęcia, w których reklamowano alkohol. W przypadku celebryty Jakuba W. przypatrzono się jego aktywności od 21 kwietnia 2021 roku do 7 stycznia 2023 roku. Znaleziono 12 materiałów traktujących o alkoholu. Oskarżeni we wpisach przedstawiali walory smakowe produktów i informowali, gdzie można je nabyć. W maju 2023 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydał wyrok nakazowy. Karę grzywny w wysokości 80 tysięcy złotych otrzymał Janusz P., a po 70 tysięcy złotych Jakub W.
i to ma szczęście.